Dzień dobry, witam Wysoką Radę bardzo serdecznie. Otwieram nadzwyczajną 56. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie, przewidzianą do odbycia 10 sierpnia. Jest to dzień dzisiejszy, godzina 9 minęła. Zaczynamy nasze obrady. Przypomnę dzisiejszy porządek obrad, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Miasta, przyjęcie uchwał w sprawach zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35, dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023, przewidziane są sprawy różne i zamknięcie obrad. Ale wcześniej pozwólcie, drodzy państwo, że przywitam przybyłych na dzisiejszą sesję, pana sekretarza Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik Edytę Jarmoluk i witam pana Edwarda Drymucha. Informuję, że dzisiejszym protokolantem dzisiejszych obrad będzie pani Sylwia Staszewska, która powróciła do nas i jest z nami. Witamy serdecznie. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Informuję, że wszystkim państwu zostało przesłane zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkami uchwał. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu Rady Miasta obrady są transmitowane na żywo oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Ponadto informuję, że gdyby były problemy techniczne, bo głosujemy przy pomocy urządzeń, i gdyby takie były problemy, głosujemy wtedy imiennie. To tak tytułem przypomnienia. Przechodzimy tutaj do naszych już obrad. Informuję, że zgodnie z listą obecności na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Brakuje pana Czesława Antonowicza, ale obiecał być się spóźni chwilę. Zaczekamy jeszcze chwilę. Na pewno nie ma pani Anny Januszczak, usprawiedliwiła swoją nieobecność. Nie ma również pana Rafała Narkiewicza, który również usprawiedliwił swoją nieobecność. Nie ma również pani Ewy Antochów. Informuję, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, co oznacza, że nasze obrady są prawomocne i możemy podejmować prawomocne uchwały. Przystąpimy teraz, Wysoko Rado, do przyjęcia protokołu z 55. sesji Rady Miasta. Protokół został państwu przesłany, jest również do wglądu w dniu dzisiejszym w biurze naszej Rady. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania protokołu z 55. sesji Rady Miasta. Głosujemy przy pomocy... Porządek obrad był przedstawiony... nie został przegłosowany oczywiście, więc przystępujemy teraz do przegłosowania porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, zechce zagłosować? Pan Schleyer ma problemy techniczne, głosuje imiennie. Przyjąłem głos. Tutaj u mnie też są problemy jakieś tutaj. Jeszcze chwilę. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Pan Schleyer był za. Informuję, że porządek obrad został na dzień dzisiejszy przyjęty na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Przystępujemy teraz do przegłosowania protokołu z 55. sesji Rady Miasta. I jeszcze raz pytanie, czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma, nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania tego protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 55. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Pan radny Schleyer jest za. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy teraz do naszych dwóch uchwał. Dwie uchwały tutaj są sfinansowe. Autorem tych zmian jest tutaj nasza pani skarbnik, pani Edyta Jarmoluk. I bardzo poprosimy panią skarbnik o przedstawienie nam. Mieliśmy komisję, pani skarbnik była uprzejma przedstawić, ale jeszcze raz o przypomnienie, czego będą dotyczyły zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Łowieckie na lata 2023-35. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 sierpnia 2023 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta. Dochody ogółem zwiększono o 200 358 zł 9 groszy, z czego dochody bieżące właśnie są tą kwotą. Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem zwiększono o tą samą kwotę i również są to wydatki bieżące. Wynik budżetu nie uległ zmianie, natomiast nastąpiła zmiana w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w budżecie naszego miasta. Jest to zmiana dotycząca przebudowy dróg obrońców pokoju oraz przebudowy dróg okrężnej, poprzecznej, krótkiej i warmińskiej. Jest to zmiana polegająca na przesunięciu wydatków limitu z 2023 roku na rok 2024. I to jest zmiana dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi, pytania do tych zmian? Nie widzę. Tutaj tylko przydałoby się powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tych zmian, dlatego że no, będą robione kolejne ulice właśnie tutaj. Także przyjmujemy tą pewnie uchwałę tutaj. Poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Pan, przyjąłem pana Szlajera głos, dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tutaj również poprosimy panią skarbnik o przybliżenie drugiej uchwały. Jest to uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta na rok 2023. Bardzo proszę. I tak, proszę państwa, zmiany w budżecie naszego miasta na rok 2023. Główna zmiana, nad którą dzisiaj żeśmy się pochylamy wszyscy, to tak jak pan przewodniczący powiedział, to jest zmiana dotycząca wprowadzenia dwóch inwestycji pod nazwą przebudowa części drogi ulicy Podleśnej w Górowie oraz przebudowa części drogi ulicy generała Sikorskiego w naszym mieście. Stąd zmiany, które musimy dzisiaj wprowadzić do budżetu. Nie powodują one zmiany deficytu. Generalnie deficyt nadal będzie wynosił 4 515 340 zł. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby coś powiedzieć w tym temacie? No również tutaj tylko może ja zabiorę głos i powiem, że bardzo się cieszymy również z tych zmian, dlatego że kolejne odcinki dróg będą robione. W tym momencie mówimy o tym odcinku drogi Podleśna, ona się nazywa, to jest od BEM, to jest ten kawałek BEMA właśnie, tak? Ten łącznik do łączący skrzyżowanie BEMA z osiedlem BEMA. I to będzie takie zwieńczenie, bo będziemy mieli teraz piękną drogę Sikorskiego i to będzie takie już tutaj dopieszczenie tamtego odcinka. I kolejny odcinek to jest ten tutaj łącznik przy pawilonach, przy zakładzie fotograficznym tutaj w kierunku ratusza. To również tutaj, żeby ta inwestycja była ładna i piękna Sikorskiego, ta droga tutaj też również będzie wyremontowana i te zmiany tego dotyczą. Także przechodzimy do przegłosowania tego. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za dokonaniem zmian w budżecie miasta na rok 2023 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję. Przyjąłem głos pana Szlajera. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Powitam teraz na naszej sesji pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Panie burmistrzu, wszystkie zmiany tutaj zostały przyjęte. Cieszymy się bardzo, że właśnie te zmiany i te drogi będą tutaj robione. Przechodzimy, Wysoka Rado, do spraw różnych. Czy ktoś z państwa miałby sprawy różne? Bardzo proszę, pan radny Komorowski. Ja mam trzy takie króciutkie wnioski do pana burmistrza od mojej wspólnoty, ponieważ przy remoncie drogi
Tutaj zaniżony został krawężnik przy Armii Krajowej 13. On jest poniżej, że tak powiem, poziomu drogi, przez co zalewa nam nasz blok. I prosimy jako wspólnota o podwyższenie tego krawężnika, bo nie chcemy czekać na następny większy deszcz, gdzie już zniszczy nam nasze prace, które wykonywaliśmy dookoła bloku i fundamentów, izolację. Nie będę tego czytał, tutaj złożę po sesji ten wniosek. Następny wniosek mam, chcielibyśmy jako wspólnota o poprawę tutaj kawałka, że tak powiem, drogi przy wiacie śmietnikowej. Tam jest bardzo zniszczone też przez wodę wylewającą się z ulicy Głównej ten odcinek, tylko tam jest dosłownie 15 metrów, może nawet nie, żeby miasto wyremontowało lub poprawiło lub dało naszej wspólnocie kostkę polbrukową z rozbiórki. Wtedy wspólnota we własnym zakresie postara się naprawić tą drogę. I trzeci wniosek mam taki, to mój własny, na prośbę mieszkańców. Proszę o uczestnictwo w odbiorze nowo wyremontowanej drogi Armii Krajowej i powiadomienie mnie o terminie i godzinie odbioru. Jako na prośbę mieszkańców mojego okręgu chcę uczestniczyć w odbiorze tej drogi, no bo po prostu to jest mój okręg. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz, ktoś się ustosunkuje? No tak na szybko, jeżeli mogę. Jeśli chodzi o pierwszy wniosek, czyli przypomnij, dotyczył podniesienia krawężnika. Podniesienia krawężnika, no bo to widać na zdjęciach, które wysłałem dla pana burmistrza, no ten krawężnik to jest poniżej poziomu drogi, no i będzie problem cały czas występował. Dlatego nie chcemy czekać na następne zalanie i chcielibyśmy, żeby to troszeczkę poprawić. To już ustaliliśmy, że opady deszczu, które miały miejsce w sobotę, to były tak naprawdę takie katastrofalne i właściwie żadne zabezpieczenia nie spowodują, że uda się uniknąć zalań. Mieliśmy sporo takich zdarzeń na terenie miasta. Jeżeli ktoś oglądał relacje z Olsztyna, a te opady w Górowie były analogiczne, no to jakby konsekwencje deszczu, który spada mniej więcej z ilością 40 mm na godzinę, a kiedy rzęsisty deszcz ma 7,5 mm, no to zawsze będzie jakiś kłopot. Rozmawialiśmy z panem radnym wcześniej na temat podniesienia krawężnika. Jeżeli będą możliwości takie techniczne, dlatego że musimy rozmawiać z firmą, bo my sami tego nie zrobimy, tak? Nie, no ja rozmawiałem musi wykonać... z tymi, co robili ten asfalt i oni sami mówili, że tutaj będzie problem z ale zaniżeniem to, oni tego nie wykonają. Musimy znaleźć firmę, która że to będzie wykona, problem która z zaniżeniem tego krawężnika. Radny, możliwość, że będzie nas zalewać. Panie radny, ja nie dyskutuję z panem. W tej względzie ja informuję pana, że musimy znaleźć wykonawcę, który wykona ten krawężnik. Tak podniesie, po prostu. Także jesteśmy w stanie to wykonać. Drugi wniosek, no to pan radny też usłyszał od nas, że wystarczy się zgłosić się po Polbruk. Pan radny tego wcześniej nie wykonał, więc teraz trzeba czekać do kolejnych prac na terenie naszego miasta, ale oczywiście taki Polbruk wspólnota otrzyma. To w ogóle nie ma dyskusji. I trzeci wniosek, jeżeli będzie taka możliwość, to poinformujemy. No na pewno poinformujemy pana radnego o terminie odbioru. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Szlejer, bardzo proszę. Ja miałem dwie prośby odnośnie ulicy Przemysłowej. Tam rzeczywiście pasy są wymalowane na wysokości byłego biura PGR-u. Jeszcze by można było, to do pana Edwarda tam ten kołoweczki tam z 2 m² położyć tego polbruku. Nie. I to o to bym prosił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Grażyna Sawicz, bardzo proszę. Ja mam prośbę do pana Edwarda, żeby naprawić jak najszybciej te 2 lampy osiedlowe, które się nie świecą, tak? Dziękuję bardzo. I jeszcze ja chciałem właśnie też o tych lampach, pani mi przypomniała. Panie Edwardzie, czy te lampy tutaj na mojej ulicy zostaną, bo tam jest przy 17 nie świeci i przy 13 nie świeci. Także, że tak powiem, no pół ulicy nie świeci. I jeszcze jedno pytanko tutaj, czy przy sklepie Odido zejście od strony 15 tam zostanie jakoś to złagodzone, żeby pani jeżdżąca na wózku inwalidzkim mogła sobie jeździć do sklepu, tak jak, że tak powiem, zawsze to robiła, bo tam jest taki bardzo wysoki próg i tam nie ma szans, żeby ona wjechała, zjechała. Nie bardzo rozumiem, o jaki próg chodzi. Bo... O próg na wejście do chodnika przy reklamie tutaj zakładu mechanicznego.
pana Zygmunta. Od strony sklepu. Aha, rozumiem. Tutaj tak. Taki ten wysoki tak, krawężnik, tam żeby to jakoś złagodzić, żeby ta pani mogła sobie do sklepu jeździć. Tak jest, zobaczymy. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby sprawy jakieś? Skoro nie ma, zamykam 56. sesję Rady Miasta zwołaną na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.